Cześć, witam serdecznie na kanale Tylko Kino, a dzisiaj mamy dla Was zestawienie najlepszych, naszym skromnym zdaniem, filmów traktujących o inwazji obcej rasy na naszą biedną planetę, choć najczęściej cierpią na tym Stany Zjednoczone. Zaczynajmy! Zacznijmy od dobrego klasyka, jakim jest Predator. Rasa kosmicznych łowców to dziś popkulturowy klasyk, zaraz obok ksenomorfa z obcego. Predatorzy na początku nie mieli zbyt dużo szczęścia, bo z całej planety wybrali akurat dżunglę, w której przebywał Arnold. Jednak Predator 2 pokazał już ostrzejszy pazur i udowodnił, że z predatorami lepiej nie zadzierać. Po dziś dzień to jedna z lepszych i ciekawszych ras wykreowanych w filmach. Predatorzy byli zawsze na tyle mili, że nie chcieli anihilacji całej naszej rasy, a jedynie przybyli na małe polowanie. Sądzę, że to bardzo miłe z ich strony. Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia, to podejście do tematu inwazji nieco inne, bowiem jakiś kosmita w końcu nie chce nas zabijać, a jedynie porozmawiać z przywódcami świata. Niestety człowiek jak zawsze wykazał się geniuszem i postrzelił biedaka imieniem Klatu. Ten następnie ucieka ze szpitala i zaczyna żyć w ukryciu u amerykańskiej rodziny, by lepiej poznać naszą rasę. Oryginał z 1951 doczekał się remake'u w 2008 z Keanu Reevesem w roli głównej, ale dziś lepiej nie pamiętać o istnieniu tego gniota. Tak czy inaczej, to jeden z niewielu filmów, gdzie obcy chcieli nam pomóc. Dzień Niepodległości z 96 to absolutny kanon, jeżeli chodzi o filmy o kosmitach. Na kanale możecie obejrzeć recenzję drugiej części, jednak pierwsza prezentowała niedościgniony poziom amerykańskiego patosu, banalnego scenariusza i heroicznej walki z kosmicznym najeźdźcą, który nie ma nawet imienia. Mimo przeważającej siły i technologii, nasza słabiaszcza, ale odważna rasa ludzka zwycięża z armią obcych, niszcząc przy tym ich gigantyczny statek. Jeżeli myślicie o kosmitach jako o robalach, które posiadają rój, matkę i krew innego koloru, to zawsze pierwszym skojarzeniem będzie właśnie Dzień Niepodległości. Po śmierci żony pastor Graham Hiss odchodzi z instytucji kościelnej i wyjeżdża w Bieszczady, a dokładnie na amerykańską farmę, gdzie mieszka wraz ze swoimi dziećmi. Pewnego dnia odkrywa na swoim poletku pełnym kukurydzy wielki tajemniczy symbol. Czy to wiadomość, czy może ostrzeżenie? Znaki to jeden z ostatnich udanych filmów Mela Gibsona, choć niektórzy uważają, że zakończenie obrazu zupełnie przekreśliło jego wydźwięk. To także film, który udowadnia, że można zrobić kino o inwazji obcych i prawie w ogóle nie pokazywać ich na ekranie. They Live to dzieło Carpentera, które doczekało się swoistego kultu. Choć sam film jest bezczelnie tandetny i do tego słabo nakręcony, jego tematyka wciąż straszliwie wkręca i daje do myślenia. Bo oto przedziwne istoty, najpewniej z kosmosu, właśnie rządzą ludzką rasą, wpływając na ich podświadomość. Jedynie garstka ludzi zdaje sobie sprawę z zagrożenia i może dostrzec obce istoty za pomocą specjalnych okularów. Jak mówiłem, marne wykonanie filmu absolutnie nie przekreśla jego mocnego, wręcz politycznego i społecznego wydźwięku. Warto zobaczyć. Transformers to natomiast przykład, że kosmici mogą być nie tylko po stronie Ziemian, ale do tego być naprawdę fajni w formie samochodów, ciężarówek czy samolotów. Nie ma to większego sensu, podobnie jak i fabuła wszystkich części filmowej sagi o Autobotach i Decepticonach, ale kogo by to interesowało, kiedy widzimy na ekranie Optimusa Prime'a na wielkim metalowym dinozaurze. Transformersy to zdecydowanie najbardziej kolorowi i odjechani kosmici, jacy odwiedzili naszą planetę, a do tego wszystkiego są maszynami, a nie szarymi ludkami z wielkimi oczyma. Faceci w czerni, mimo tragicznej wręcz części trzeciej, wciąż stoją na podium wielu zestawień traktujących o komediach science fiction. Dwójka agentów badających siatkę obcych panoszących się na naszej planecie to pyszny klasyk. Kosmici okazali się być niezwykle liczni w rasach i uwikłani w typową dla naszej rasy biurokrację, stanie w kolejkach do odlotów czy prowadzenie małych biznesów. Oczywiście nie obyło się bez wielkich robali z zielonym śluzem, ale bez robaków nie ma dla Amerykanów dobrego kina z kosmitami. Czas na coś bardziej ambitnego, choć przez niektórych uważanego za mocny przerost formy nad treścią, czyli Under My Skin, Scarlett Johansson w roli głównej. Tajemnicza istota kroczy wśród ludzi w ciele pięknej kobiety i uwodzi mężczyzn, by skąpać ich w czarnej wodzie. Po co, dlaczego i skąd przybywa, tego się nie dowiemy, pewne natomiast jest jedno. Nawet jeżeli coś jest z kosmosu, można to pokonać ogniem. Jak zawsze. Na koniec mój absolutny faworyt, czyli Coś. Tym razem Carpenter pokazał, że jest mistrzem horroru i wie, jak zrobić film o kosmitach, a raczej kosmicznej bakterii czy wirusie, która upodabnia się do każdej żywej istoty. Malutka baza na Antarktydzie padnie ofiarą tajemniczego gościa, który trafił na naszą planetę w klasycznym spotku, a wykopała go norweska ekipa, której losy możecie poznać w nie tak już udanym prequelu. Świetne aktorstwo i przełomowe na tamte lata efekty, które po dziś dzień przyprawiają o dreszcze. Jeżeli horror science fiction, to tylko Coś. No i może obcy. Co jeszcze powinno znaleźć się na liście? Dajcie znać w komentarzach i oczywiście nie zapomnijcie zostawić suba, by nie ominęły Was kolejne odcinki w postaci recenzji najnowszych megahitów, zestawień czy pogawędek. Pamiętajcie, że możecie nas oglądać również na platformie MediaCraft TV. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.